Cześć, z tej strony Fit Kobietka. To, co najczęściej sprawia, że nie mamy efektu diety, nie mamy efektów na treningu, to fakt, że po jakimś czasie odrzucamy nasze rozpiski w kąt, przerywamy nasze działania. Dlaczego tak się dzieje? Bo dieta jest nudna, bo nie możesz jeść tego, co lubisz, bo brakuje Ci czegoś w diecie, brakuje nam słodkiego i nie mamy pomysłów na kolejne posiłki. Ale mam dobrą wiadomość, są 4 produkty, które sprawią, że Twoja dieta będzie ciekawa, będziesz miała bardzo dużo pomysłów na różne posiłki, będzie Ci się chciało być na tej diecie, ponieważ będą też słodkie rzeczy, no i na pewno będzie ona bardzo smaczna. A teraz pokażę Ci, co to za produkty. Pierwszym takim produktem są sosy pomidorowe, pasaty pomidorowe. O, właśnie takie. Spytasz, po co taki sos? Bardzo często narzekamy, że zupa jest bez smaku, że nie masz czym zagęścić zupy, że ryż jest suchy, że nie smakuje, no i że nie masz keczupu, bo nie można go jeść. I taka właśnie pasata pomidorowa, taki sos pomidorowy przychodzi tutaj z pomocą. Jest idealny do zagęszczania zupy, do polewania ryżu, do polewania warzyw. No i też świetnie się sprawdza jako ketchup, kiedy dodamy jeszcze trochę chili i świeżych ziół. Dodatkowo ma świetny skład, bardzo krótki, głównie są to pomidory i trochę soli. Dlatego jeżeli właśnie czegoś Ci brakuje do ryżu, do kaszy, do makaronu, chcesz jeść spaghetti, to tutaj właśnie masz rozwiązanie, sos pomidorowy. Drugi taki produkt to mieszanka Fit. Ja mam akurat tutaj swoją mieszankę Fit Kobietka, jest to mieszanka musli, ale mam tu też żurawinę, ananasa, migdały, orzechy włoskie, truskawki i ziarno kakaowca. Na stronie mixit.pl możesz sobie skomponować właśnie taką mieszankę, ale są tam też gotowe produkty, które możesz spokojnie sobie kupić. To jest bardzo fajne, że możesz sama wybrać skład, możesz wybrać to, co lubisz, dlatego jeżeli brakuje Ci owsianki, brakuje Ci ciasteczek, brakuje Ci koktajli, to właśnie ta mieszanka przyjdzie Ci z pomocą. Masz tutaj aż 3 różne zastosowania i jeden produkt. Dodatkowym plusem jest to, że masz taką tubę, którą możesz spokojnie przynosić, przewozić i możesz ją mieć gdzieś na wakacjach, na jakimś wyjeździe, czy nawet zabrać do hotelu. I taka mała niespodzianka, jeżeli zrobisz zamówienie na stronie mixit.pl i wpiszesz kod FITKOBIETKA, to masz 10% rabatu na pierwsze zamówienie. Myślę, że to całkiem fajny rabat. Trzeci produkt to pewnie już niektórym znane batony białkowe. Dlaczego są dobre? Ponieważ mają fajny skład, są praktyczne w użyciu, ponieważ możemy je wrzucić gdzieś do torebki, do walizki i się przydają w chwilach, gdy idziesz na dwór ze znajomymi i chcesz coś zjeść, a nie chcesz kupować czegoś pierwszego, lepszego w sklepie. Dlatego też warto mieć takie batony gdzieś tam pod ręką i w chwili, gdy masz ochotę na słodkie, to po prostu jemy takiego właśnie batona. Czwarty produkt, i tutaj pewnie Cię zaskoczę, mąka. Bardzo często piszecie, że brakuje Wam gofrów, naleśników, ciasta, no i myślicie, że nie możecie mąki. Możecie, jeżeli akurat macie nietolerancję na jakąś pszenicę albo chcecie być gluten free, to spokojnie możecie wybrać inne mąki. Ja tu akurat mam ryżową, ale są jeszcze kokosowa, jaglana, ziemniaczana. Możesz spokojnie zrobić placki ziemniaczane z łososiem, jeżeli Ci ich brakuje. Tak więc tutaj mamy bardzo dużo różnych opcji zastosowania takiej mąki i to nam bardzo urozmaici dietę. Więc jeżeli chcesz, żeby Twoja rodzina skorzystała na tym, że Ty jesteś fit, że dbasz o swoją sylwetkę, to nie bój się robić gofrów, naleśników, ciastek. No myślę, że dzieci też nie pogardzą super smacznymi muffinami. Więc koniecznie kup sobie odpowiednią mąkę, taka, która Ci najbardziej pasuje, ale wszystkie mąki są dobre, jeżeli chodzi o pieczenie, o gotowanie. Tutaj spokojnie można ich używać w kuchni. To były 4 produkty, bez których ja nie wyobrażam sobie bycia na diecie, spędzania czasu w kuchni. Daj mi znać koniecznie w komentarzu, jakie są Twoje produkty, które musisz mieć, jeżeli dbasz o sylwetkę, jeżeli jesteś na diecie. Jestem bardzo ciekawa, czy będą się powtarzały, czy może jakieś nowe produkty poznam i też je sobie kupię. Pozdrawiam, Marta.